wszystkim, tutaj znowu AB13, witam was w kolejnym odcinku z serii SimCity. I jesteśmy znowu w naszym Tokio, jak zwykle. I tak, dzisiaj postaramy się tutaj ogarnąć coś z uniwersytetem, ponieważ widzicie, mamy teraz tutaj coraz mniej miejsca, a coraz większe miasto. Więc jak najszybciej musimy osiągnąć większą ilość ludzi. Dodamy sobie dzięki temu wydział, gdzie tu jest? Wydział oświaty. No, który pomoże nam bardzo, bo będziemy mogli dzięki niemu zbudować uniwersytety i takie tam rzeczy. O, z uniwersytetem wiążą się różne projekty. Więc przyspieszymy sobie czas. W ogóle muszę zobaczyć, jak ta wieża. No nie za ciekawy, nie za ciekawy. W ogóle mamy jakichś turystów w tym mieście? Minus jeden chyba przed chwilą było, lol. Luls. A tutaj... Nie za dobrze. Nie za dobrze. Prawda, no kasy dużo przybywa, ale... Ja się... Cieszę się z tego, ale... Nie jest za ciekawie. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Dobra, jak tam sobie ta pompownia radzi? Pompownia, dobra. Trzeba 45, już dosyć dużo. A ty, jak to zanieczyszczenia? Zanieczyszczenia, z tego co widzę, one się jakoś tutaj powoli ogarniają. Tutaj już niedużo tego zostało. W każdym razie, z tym co było tutaj wcześniej, to jest znaczna poprawa. No przybywajcie, przybywajcie ludzie, bo strasznie teraz potrzebuję, bo jak teraz się, powiedzmy, no, powiem tak, jeśli teraz będzie was więcej, no to sami wiecie, zbudujemy wam uniwersytet. Będzie lepiej, no, jakby nie patrzeć. Sprawda, chyba do tego projektu będziemy musieli poczekać tak, aż przybędzie nam troszkę studentów, ponieważ to działa tak, że jak stawiamy sobie uniwersytet, to można go rozbudowywać właśnie o różne szkoły i jak będziemy mieć chyba szkołę inżynierii, z tego co pamiętam, to dopiero będziemy to mogli zbudować. Ale chyba powinno nam się udać na czas. Chyba z dwa panele albo trzy wejdą. Nieciekawy jest, nieciekawy w każdym razie. Te panele strasznie dużo i tak miejsca zajmują. Ile to w ogóle? Teraz zobaczymy taką ciekawą rzecz. No. Potrzeba 60, czyli dwa takie panele, to jest taka cała elektrownia. Znaczy no całe, starczą na takie całe miasto, co jest dobre według mnie, bo nie zajmują dużo miejsca, a nawet są bardzo wydajne. Dobrze, zobaczymy tutaj jak z tym rozwojem idzie. Jak tutaj ten rozwój, z szczęściem. Okej, okay, nawet jest fajnie. Musimy zaraz się zabrać za jakiś... Jak tutaj zobaczymy z tym wysypiskiem śmieci jest? No, pojemniki całkiem okej jest. Znaczy, że nigdy nie miałem na zielono jeszcze. Ale... Czekaj, gdzie tu opuszczony budynek jest? Nie wiem, mówię szczerze na zielono, bo przeważnie miałem takie miasto za... grużone, że... No jak... Można się domyśleć, dużo czasu zajęło, aż dojedzie. Tego nie chcemy spalać. Jakie tutaj są zanieczyszczenia? Tutaj się już tworzy plama, to niedobrze, ale tutaj tak idzie na prawą stronę, więc będzie w sumie bez znaczenia. Czy zatorujemy wodę, bo to i tak nie będzie już część, ale czy tutaj jest obok miasto? Troszkę jest, ale to nie powinno jakoś tam spłynąć, bo chyba nie spływa. W ogóle jak to Tokio wygląda z góry? Jest spoczko. Jest ładne. To nam się chyba panele przez chwilę nie załadowały, tak śmiesznie to wyglądało. W każdym razie, mamy tutaj jakieś fajne parki i zobaczymy. W ogóle co parki są ciekawe. Wielki park z fontanną. Dobra. Ładne jakieś tutaj są. No przybywajcie ludzie, bo coraz więcej
Sprawda, będzie prądu na. Będzie zapotrzebowanie na prąd, ale. Jakoś na razie sobie z tym poradzimy. Tutaj bym coś musiał ogarnąć. To taki. Fajnie nawet ten most wyglądał. Jakby się go dało stworzyć, to by było też fajnie. Nie, to tutaj było. Czy jak? Da fuck, jaki roller coaster. Nie wiem, czegoś takiego nie chcemy. Nie można. To będzie bez sensu, bo tutaj bym zrobił taki skrót, żeby szybciej się, nie wiem, może energia czy coś takiego przysyłało. Czy nie, nie będę już tych domów niszczył, szkoda. Dobra. Tutaj jest dużo miejsca, ale to jest obosta. Wiecie co, zostawimy tutaj sobie może miejsce na uniwersytet, bo jeśli nie będziemy go mieli za dużo, to też będzie kiepsko. Jak jest, jeśli chodzi o uczniów? 566, no nie jest za ciekawy, nie jest. Kształci 166, a gdzie jest reszta? Czeka na autobus, no gratulacje po prostu. Przynajmniej ta wieża jest dosyć doedukowana, jak tutaj możecie zauważyć. Nie jest źle. Zjem sobie przy okazji zapiekankę. Nie wiem, czy może głośno będzie słychać. Z góry przepraszam, jeśli jakiś tam hałas był. Jest dużo oczekujących na ten autobus. No nie jest źle, 280 uczniów. Wieża z Tokio. Szkoda ogólnie, że tu jest dosyć dużo wody, bo zbudowałbym sobie jakieś tutaj fajne osiedle. No ale trudno. Tutaj nam czemu ten budynek opustoszał? Brak pieniędzy, no. Teraz jakie mamy w ogóle podatki? 10%. O, defraudacja? Czemu to defraudacja jest? To niedobrze. Kolejny raz nam się buduje po prostu ten budynek jakiś ma dziwną manię budowania się w górę. Na prądu coraz więcej potrzeba. Niedobrze. Ale też nie możemy też zainwestować w atomówkę, ale po co? Ja chcę na razie tutaj wstawiać. Już pewnie w przyszłości niestety będzie trzeba. Ale jeszcze nie jesteśmy w przyszłości. W każdym razie, nie widzę. Mówią coś o korku. Dobra. Pora chyba zainwestować w transport publiczny. Transport publiczny jest dobrą rzeczą. Na duże dosyć miasta i na małe też w sumie. O, zatwierdzono nam coś, zatwierdzono już bardzo dawno. Oprzystankujemy sobie to miasto. Bo dobrze mieć całe w zasięgu, szczególnie przy autobusie, no. W szkolnym może mniej, ale ja też bardzo lubię mieć całe oprzystankowane. Nie wiadomo, czy gdzieś kiedyś nie pobuduję właśnie. Nie wiem po prostu, czy jak czasem mam jakąś strefę fabryczną, czy tam kiedyś nie będzie strefa mieszkalna, no. Dlatego lubię mieć całe miasto oprzystankowane. A co tutaj się dzieje złego? Niedobory pracowników. I tutaj mamy problem. Tutaj by się przydało jakąś strefę zrobić mieszkaniową, ale najpierw skończmy to oprzystankowywanie. Dobra. Jeszcze gdzieś zostało. Jakieś takie może ciemniejsze strefy. No, na moście nie mogę. Dobra. Jeszcze utworzymy sobie parku i jeść. To są takie parkingi bardzo ładne i fajne. Czy może tutaj bym nie chciał, bo nie wiadomo, czy moduł się po prostu zmieści, a tutaj czemu brak kupujących. Nie wiem, coś się złego dzieje w każdym razie. Dobra, tutaj most ładny powstanie. A Boże, jakie my, nie lubię tego wytyczania dróg, jest taki beznadziejny. Wszystkie niedokładne. Dobra, to będzie taka dziwna strefa.
Niedobory pracowników. W sumie zero bezrobotnych. Przynajmniej nie ma bezrobotnych, no. Tutaj narzekać tam. Narzekają. Jeszcze zjem sobie zapiekankę, bo wystygnie. Dobrze. Oprzystankuję to miasto. Do końca. I okej, okay, tutaj może to troszkę dziwnie wyglądać, ale... No nic na to nie poradzę, na razie będzie jak będzie. W sumie... za duże nachylenie. Jakie to macie za duże nachylenie, co wy mówicie? Szczerze powiedziawszy, no to niektóre konstrukcje tych mostów mnie naprawdę przerażają. Kowy o wysokiej gęstości. No dobra, niech będzie. Nie jest brzydko. Ta ulica i ten most jest ładny. I 24 tysiące nam przybyło. Wiem, że są niedobory pracowników, no ale... Nic nie poradzę, jeszcze tutaj możemy dodać... zajezdnie autobusów, czy może zajezdnie, parking autobusów, żeby po prostu był. No zawsze jest dobry, szczególnie no, jak miasto chcemy rozwijać, to w sumie można dać też terminal autobusów, ale jak ma się to, to ma się to pociągi. Wydział transportu, statki. Statki też, są statki gdzieś tutaj kiedyś postawimy, ale na razie nie mamy jak. Dobory. Gdzie wy nie macie pracowników? No rzeczywiście jest kiepsko. Widać, za dużo jest miejsc pracy. To stanowczo za dużo. Gdzie masz opuszczone budynki? Te ładne nawet budynki się budują. Boże, znowu tornado. Przynajmniej tam, no. Serio? To było to tornado? Zniszczyło jeden budynek. Przynajmniej się uspokoili z miejscami pracy, no. Zawsze tak, zawsze jakieś plusy. No znowu. Kurde. Już wiem, jak pewnie będzie się nazywał odcinek. Zajezdnia autobusów i kolejne tornado. Znowu. W tym razie się zobaczę, tak a propos, ładny nawet budynek. Taki stylowy nawet. Tutaj ładny motel. Frugal. Okej, niech będzie frugal. Low cost service, okej. Nawet ciekawe te budyneczki, nie są złe. Nawet, powiem tak, z tej pozycji nawet ciekawie wyglądają. Prawda, nie jest duża mapa. To nawet dobrze. Łatwiej ogarnąć. To jest coraz gorzej z tą elektrownią. Ja dodam panel. I ile nam zostało miejsca na panel? Nie mówcie. Dobra, to. To musimy niestety wyburzyć. Chyba dwa. W ogóle ile potrzeba? Boże, 70 już? Serio? Jeszcze jest... super przemysłów ciężkich nie ma. Ale a propos, to może turyści dzisiaj. W ogóle są jacyś turyści? Zający, zero, gratuluję. Dobra, postawimy, żeby jeszcze przyciągnąć uwagę. Może sobie, o, ten fajny budyneczek jest ładny. Dużo, dużo miejsc. Każdy, o, powiem tak, na każde miasto pasuje praktycznie. Mniej czy bardziej nowoczesne. Ja bym go tutaj gdzieś chciał postawić, ale nie ma jak. No dobra. Czy jak będziemy mieć jak ulepszyć elektrownię? Dobra, z elektrownią to się jeszcze pomyśli. Potrzebujecie prądu. 5 kW do tyłu. Teraz się założę, że nie mogę już tu panelu postawić. Nie? Mogę? Czyli dobrze, dobrze, żebym w dobrym miejscu nawet postawił.
Jak widać, jeszcze z panelem jest GITES. Nie jest jakoś super źle. Mi się budynek nawet ładny buduje. Ciekawy nawet. Tylko już widać, że spadła wartość terenu. O! I przybyło nam 31 tysięcy! Czegoś się niezmiernie cieszę. I dobra. Stawimy sobie Wydział Oświaty. Jeśli go wciśnijmy. Kurde, nie ma miejsca. Ja nie chcę go stawiać na tych budynkach, no nieszczęsnych. Jedne budynki. Tutaj dużo ludzi jest. Czekajcie, zobaczę. Dzieci. Dobra. Niestety, ale będę zmuszony wręcz. Nie mam innego za bardzo wyboru. Tu polew jakiś tam chyba leciał, czy coś takiego. Anyway. Chociaż... Może się obejdzie, czekajcie. Może się obejdzie bez... burzenia tego fajnego... tych fajnych budynków. Postawimy gdzieś... Teraz nie ma za bardzo gdzie. Wydział Oświat gdzieś tutaj upchniemy. Postawimy mniejszy park. To powinno załatwić sprawę, ale na wszelki wypadek postawmy dwa, żeby jakoś super nie zmieniać tej struktury. I czy mamy dostęp? Wydział studentów. Jak dotąd. O! Kurde! Szaleństwo. Muszę postawić uniwersytet. Musimy, jak widzicie, mieć bardzo dużą ilość studentów, a tutaj raczej no nie przyciągnie za dużo ich. Chociaż wielkie dzieło. I w ogóle tego możemy postawić. Możemy tutaj postawić 4, więc jest spoko. Nie jest najgorzej. Dobra, tutaj widzę tą biedną Tokyo Tower, jest zasłonięte. Czy ja tutaj dobrze w tym miejscu... Wiecie co, zrobię może i głupią rzecz, ale zburzę ten budynek, bo zasłania... bardzo fajny budynek, jakim jest Tokyo Tower, więc... no sorry, ale... nie lubię, jak się tak zabytki zasłaniają. Dobra, już postawimy to tutaj. A niestety, czasem takie manewry trzeba zrobić. Może i nam dużo kasy zabrało, ale to spokojnie odpracujemy to. Defraudacja. Co nam w ogóle najwięcej zabiera? Szkoła. I pewnie też dużo mieszkańców będzie. No, produkuj elektrownię, produkuj. Godziny szczytu do 18, ok. Potrzebujecie pracowników, dobra. Bezrobotni 116. O, szkoła średnia, jak miło. A tutaj jest około 651. Czasem się fajnie odświeża nawet. Niedługo jeszcze będziemy mogli mieć szkołę podyplomową. 800. Niestety na uniwerek trochę będziemy musieli poczekać, ale... się pytam tutaj, ile tutaj w ogóle jest mieszkańców? Z 95... tutaj 745 uczniów. No, nawet nieźle. W każdym razie lepiej niż ostatnio. Czy mamy jakieś opuszczone budynki? Nie. Czyli że jest ok. Tutaj widzę, też się już ulepszają budynki na wieżowce. Ale kiedy to tutaj będzie, to nie wiem. Szkoła podyplomowa, jak miło. 800, dawaj, dawaj, dawać więcej, bo ja chcę uniwerek postawić i mam miasto ulepszyć. Tylko tak patrzę i mam ciemno w pokoju, ale miesza z tym. Za mało pewnie miejsca, by zwiększyć gęstość, tak. A tu? Nie wiem. Coś wiecznie nie pasi. Już potrzeba 70 kW, ale chyba spadło jakieś zapotrzebowanie. Może dlatego, że te budynki się tutaj nie zmieniły. Ale cały czas przybywa nam ludzi. Mamy w tej chwili 32 tysiące. Z
Prawda, jeśli chodzi o normalne Tokio, no to jest dzielniczka, ale do wszystkiego można dojść. Jeśli tylko będzie chciało, to można dojść. Widzę, deszcz nam pada. Zdawało mi się, czy pada naprawdę. Nie. Może właśnie gdzie skończył. Że przestał właśnie padać. Powiem tak, fajne nawet te wieżowce tutaj są. Ale ja nie chcę tutaj robić jakichś takich. Może na razie dla bogatych. Bo chcę mieć, powiedzmy, taką inną część miasta. Żądacie tramwajów. A ja wam mówię nie, bo nie mam jak postawić tramwajów. Już nie mam. Tylko no, nie będę ulepszał teraz tego. Musiałbym niezłą aleję tutaj pociągnąć. A propos, tutaj mam ciekawy pomysł. Co by było, jakbym ja tu ciągnął ładny most. O, nawet jak fajny tutaj most będzie. Dobra. Most dłukowy. Chociaż tutaj by fajnie nie wyglądał. Czekajcie. Zmarnuję teraz trochę pieniędzy. No niestety. A ja sobie tu chciałbym taki ładny most. Zobaczyć. Zbyt blisko istniejącego skrzyżowania. A. Boże, jakie dziwne skrzyżowanie nam się stworzyło. Ja nie oceniam, ale. Czemu nie można utworzyć prawidłowego końca, to ja nie wiem. O, no, tak będzie ładnie. Jeszcze taka aleja. Zmarnowałem teraz strasznie dużo. Most wiszący, dobra. O, i teraz jest ładnie. Teraz dopiero jest ok. Sprawda, to jest z biedniejszą dzielnicą łączący taki dosyć ładny most, ale sądzę, że ładnie to nawet wygląda. Jest w każdym razie gites. Tak może być. Jeszcze ogarniemy autobusy. Będą teraz ludzi, co prawda, spadło, ale. Sens nie poradzę, tutaj nam się buduje blok. Kuję tam chodzenia do szkoły. Ja się teraz. Tak, oczywiście, założę, że macie tutaj przed budynkiem strasznie dużo tego przystanków. Ciekawą mamy ilość kasy. 52 999. Jak ze studentami? No jak miło. Zero. Ale trudno się mówi. Co nam tutaj się budowało? Centrum dźwignia. Tam i taki. Boże, jaka dziwna nazwa. Towarzyszenie górskie. Da fuk. Zamknięte, zamknięte. No czyli. Powiem tak, miasto nieźle się rozwija. Jest zdecydowanie i tak za dużo stanowisk pracy. To ja mam fajną też wizję. Tam coś się będę właśnie jędzał, jak mam kasę. Walę tutaj taki ładny most. Oj, teraz będzie na bogato. Już sobie lepsze i jest gites. Poszło na to dużo funduszy, ale jest ładnie. Czy mosty, jak to wygląda z góry? Jest ładnie, ładnie, nie powiem. Mamy teraz w tej chwili 35 tysięcy mieszkańców. Oj, kurde, szybko musimy coś ogarnąć z tymi panelami. Ah, fuck, już kasa nam się kończy. Dobra, ile teraz mamy prądu? 5? Serio? Lol. W jakim szybkim tempie to przybyło? Dobra. Jednak mamy nadwyżkę. To nawet dużo. Z czego się cieszę, no, jakby nie patrzeć. Z góry też przepraszam, że teraz mówię takim dziwnym głosem, ale jem zapiekankę. Co prawda lodowata jest, ale anyway. Więc tak, ja sądzę, że na ten odcinek to będzie wszystko, bo jak zwykle nie wiem, ile trwa. Nie chcę go robić zbyt długiego.
Jeszcze może rozwiążemy kanalizację. Dobra. Więc tak, kanalizacja się zajmiemy w następnym odcinku. Więc w tym odcinku no zrobiliśmy może nie dużo, ale są to nawet fajne zmiany. Bo zbudowaliśmy dwa mosty, dodaliśmy tutaj budynek, ulepszyliśmy elektrownię, jak zwykle, znowu nam ludzi przybyło. Więc ja byłem obaj 13, to była gra SimCity. I nie wiem, spodziewajcie się następnego odcinka już niedługo, w którym będziemy ogarniać takie, nie wiem, rzeczy jak oczyszczanie ścieków oraz uniwerek, bo tutaj już nam się kończy po prostu miejsce w elektrowni słonecznej. I do następnych odcinków. Trzymajcie się i cześć!